Dzień dobry, witam was kochani bardzo serdecznie. 13 grudnia, ja właśnie się przebudziłam i muszę się szybko zbierać, szykować do pracy. Ziewuś, ale chciałam wam pokazać niebo. Wiem, okno brudne, no ale niestety to jest z tej strony, tylko z tamtej i nie ma jak jego domyć. Ale patrzcie na to, zobaczcie na to. Ja i tak widzę, że to tak nie odzwierciedla, jak to naprawdę wygląda, ale po prostu to niebo jest przepiękne. Masakra po prostu. Nie wiem, co ono zwiastuje, ale chyba nic dobrego. Chyba jakieś śniegi zwiastuje, wiecie? No i tam jakieś jeszcze góry i w ogóle. Ale tam to już tak nie. Widzicie? Tam już nie tak bardzo, jak tu. No, także... Chciałam wam pokazać, bo normalnie z okna tutaj to aż różowo u nas w pokoju. No, pięknie. Ja się z wami witam 13 grudnia, życzę wam przemiłego dnia. Ja się zbieram i muszę spadać zaraz, a bolą mi plecy jak cholercia. I hejo, hejo, witam się z wami po pracy. Dopiero weszłam, jest 13:20, słuchajcie. Zdążyłam jeszcze szybciutko zrobić mini shopping i szybciutko właśnie chcę wam go pokazać, jakby tylko ktoś pytał później, zanim mi uleci, to bluza z kapturem, fajna, dłuższa, z długimi rękawami, fajna, zapiątaka z Primarka. Ja oczywiście, po co mam siadać, jak przecież trzeba jeszcze iść na pocztę, więc jakaś kolejna przesyłka. I co? I pokażę wam, co zakupiłam dziś w Tesco. Więc zaraziła mnie moja psiapsiuła, słuchajcie, która przyozdobiła sobie barierki, wszystkie schody do góry, bo ma domek taki piętrowy, dwu, trzy, coś tam. I ma właśnie ozdobione takim fajnym łańcuchem i między łańcuchem właśnie są światełka. No i mnie tak zaraziła. Ja co prawda się bałam. Miałam taki zamysł, ale bałam się trochę ze względu na koty, czy nie będą mi tego drapać, ale ten łańcuch tak mi się spodobał, zobaczcie, jest przepiękny, że zobaczę właśnie, czy nie dam go albo u siebie na kominku, bo tam koty nie skaczą, a na schody właśnie kupię takie cieńsze, mniejsze, ze światełkami. No, także taki łańcuch to jest rzecz pierwsza, kosztował mnie 3 funty w Tesco, także to jest rzecz numer 1. Czekajcie, bo tutaj przechwyciłam nie mój list, nie do mnie, więc zaraz muszę zanieść na dół. Oczywiście rzeczy kolejne to to oczywiście rosołek musi być, złoty rosołek. Moje dzieci uwielbiają, ja też uwielbiam, więc zakupiłam coś takiego. O, kot już, dzień dobry. Cześć, nie bój się. Pieczarki, bo będę robiła spaghetti. Takie dzisiaj dostałam zadanie, że mam zrobić spaghetti, więc spaghetti będzie robione. I zobaczcie, co znalazłam. Tararada! Zamieszanie było minimalistyczne z tym gadżetem, z tym czymś, z tą choineczką, która jest już przeobrana w jakieś tam minimalne ozdoby, bardzo minimalne. I jest ona, słuchajcie, jestem jeszcze stegowana, zziajana, bo dopiero właśnie weszłam i odpaliłam wam telefon, a zaraz muszę po prostu wylatywać znowu na pocztę po coś tam, nie wiem, co to przyszło. Okej, jest tu na baterię i jestem ciekawa właśnie, chcę sprawdzić, słuchajcie, czy tutaj są już bach. Wow! Wow! Takie niby nic, słuchajcie, ale za 2 funty, zobaczcie. I ja to kupiłam z zamysłem, bo takie minimalistyczne, wiecie, taka mała ozdóbka. Ale patrzcie, to kosztowało, gdzie ty jesteś, kartko? Zaraz wam pokażę w sumie, o. Cena tego drzewka to była... Możecie mi się tu pokazać? 8 funtów, ja dałam funtów 2. A w ogóle historia tego była taka, że jako pierwsza, jak weszłyśmy do sklepu, zakupiłam te drzewko jedno w cenie 4 funty. Czyli na tej żółtej naklejce była cena 4. No i już zakupiłam, wychodzimy ze sklepu i ja mówię do Karoli, mówię, słuchaj, mówię, a może byś kupiła, mówię, Ani do pokoju takie drzewko, czy nawet sobie gdzieś tam w kuchni postawić. Ładne, bardzo ładne, fajna ozdoba. Ona mówi, a w sumie czemu nie? Ja tak podchodzę z nią, a właśnie te drzewka były w tym momencie po 2. Więc mówię, o nie, mówię, tak, ze mną nie będziecie pogrywać. I co zrobiłam? Wzięłam kolejne 2 drzewka, bo tak to bym kupiła jedno za 4, a w tej cenie po 2 zaczęły, wiadomo, szybciej schodzić. Więc przechwyciłam 2. Poszłam do customer service,
No i oczywiście zapytałam się, dlaczego ja mam niby płacić 4 funty, skoro 3 minuty później, no dobra, pół godziny później, czy tam 40 minut, nieważne, ale ciut później, ale tego samego dnia, wychodząc ze sklepu, jest cena 2, no to dlaczego tak? Dlaczego mam być stratna? No i oczywiście tam mi, wiecie, zlikwidowali, nabili. Czemu, co ty chcesz od drzewka? Daisy, nie wolno. Słaś, nie atakuj panci, tylko złaś, to drzewko jest ozdobą, a nie drapaczką. No, także zdjęli mi, a ładnie pachnie, zdjęli mi właśnie z paragonu i generalnie mam teraz jeszcze właśnie 2 drzewka i się bardzo cieszę, bo w jednej cenie mam 2 drzewka, no a ja mam 2 dzieci, tak? Dlaczego jedno mam mieć w pokoju? A te za 4 było ostatnie, żeby nie było, że nie chciałam mieć 2. Także dlatego właśnie tak wyszło, ja mówię, ty biorę, mówię, te 2. No i wzięłam chyba ostatnie 2, bo bardzo szły po prostu jak woda. Ja tutaj muszę poprawiać te światełka, bo tak są trochę krzywo i nie ma ich dużo, a trzeba je tak tutaj, wiecie, rozparcelować, żeby jednak no, było widać, że jest światło na całości. Zobaczcie, no przepiękne to jest. Ta-da-da-da. Bardzo ładne, ustawi się taką ładniejszą stroną. Ja im jeszcze takich malutkich bombeczek dokupię, jak będą bardzo chcieli. Co ty mnie tu atakujesz? Co ty mnie tu atakujesz, co? Dejzul. Choinka Cię interesuje, co? No i tutaj mam drugie takie samo, tak trochę inaczej rozwinięte i ma takie inne trochę ozdoby. Nawet widzę, że tu ma jakby ciut więcej ozdób, trochę niesprawiedliwie, ale ja tu jakoś to porobię. Słuchajcie, tak pozmieniam, że będzie dobrze. Jeee, jupi! No i takie właśnie drzewka 2. Teraz dzieciaczki mają w swoich pokojach, a ja im w pokojach nie będę robić ozdób. Nie dlatego, że nie chcę albo coś, tylko dlatego, że dzieciaki mają pokoje, słuchajcie, na strychu i tam nikt nie będzie zaglądał. Wszyscy będziemy siedzieć generalnie na dole. Tyle, co będą chcieli sobie pograć, chociaż z grami też mi się wydaje, że będzie to wszystko odbywać się tutaj na dole. Będzie prościej, bo będę podłączać niedługo telewizor i wszystko, więc myślę, że to tak właśnie zostanie. Zobaczcie. I takie 2 drzewka, czyli te oba za 4 funty łącznie. Prawdziwe, ładnie pachnące. Dajcie znać, co myślicie, jak Wam się podobają. Ja uważam, że są fantastyczne, a niech się tutaj Wam trochę przyświeca. O, będzie tak klimatycznie. Dobra, lecimy dalej, co zakupiłam. Kupiłam dzieciaczkom owoce. Jakieś tam owoce, mandarynki, kiwi. Nie wiem, na co będą mieli ochotę, to niech sobie wcinają. Ale witaminy muszą być. Jakieś takie jogurty, wiem, że lubią takie czekoladowe z bitą śmietaną, więc taką zgrzeweczkę jogurtów. Dalej zakupiłam 2 rzeczy. Oli mnie prosiła, żeby kupić coś do kąpieli, bo nam się już wszystko kończy, więc zakupiłam z tej serii, bo ładnie pachniały i nie było w sumie wyboru jakiejś DAW czy Nivea. Wzięłam Orange Blossom and Argan Oil, a drugi Passion Flower and Almond Milk. Polecam Wam serdecznie, jak lubicie taki ciasteczkowy zapach unoszący się z wanny, a nie owocowy, świeży, tylko bardziej taki otulający, słodki. To bingo będzie. W ogóle zobacz, jaką torbę Karola właśnie się śmiała. Mówi, ale ty wyczaiłaś, patrz, jaka piękna. Na zakupy świąteczne z elfami. Cudowna. Tu jest 3 rosołek, 3 zupka chińska. Dzieciom wzięłam jeszcze takie mleko truskawkowe. Takie zamiast szejka. Jak będą mieli ochotę, to się ją napiją. I zakupiłam... Czekajcie. Banany, Heja banana zakupiłam. Tutaj mam łowicz i z łowicza zakupiłam spaghetti, sos spaghetti pełen dojrzałych pomidorów, na pewno. Także robię ci spaghetti na szybko. No i mięso mielone takie, to nie będę już tutaj pokazywać. No i wzięłam sobie łakoć. Słuchajcie, dlaczego to? Już Wam powiem. Dlatego, że... Okidoki i wzięłam sobie takie bombonierki, bo ostatnio próbowałam 2 smaki z czegoś podobnego. Już Wam pokażę. Tu już Wam pokażę. Takie maciupeńkie, takie tyci-tyci. No zobaczcie, porównawczo. Gracjan dostał od Mikołaja te bombonierki i stwierdził, że to nie jest dla niego. No więc ja sobie skosztowałam 2 i tak sobie leżą. I że te 2 mi zasmakowały, to stwierdziłam, że kupię sobie po prostu takie same, jak znajdę. No i je znalazłam. Więc takie oto jeszcze bomboniereczki polecam Wam serdecznie, bo tu widzę w ogóle szerszą gamę zdecydowanie niż tam. Tamta jest taka bardzo okrojona. I raz, dwa, jeden, dwa... 3, 4 tutaj smaki, to jest po prostu mistrzostwo świata i już Wam pokazuję ten i ten. Polecam.
warto zakupić taką bombonierę, 15 bodajże chyba funtów, czy 14, jakoś tak cena tej bombonierki, ale naprawdę się opłaca albo w prezencie dla kogoś, albo jak ktoś, na przykład ja na przykład nie lubię słodyczy, ja nie obkupuję się słodyczami, dlatego wolę sobie pozwolić na taką jedną, dla mnie taką ekskluzywną, bo w sumie to jest taka ekskluzywna, bo tego wiecie, garściami jeść nie będę, ale za to właśnie coś przepysznego i powiem Wam, że polecam Wam serdecznie, jeżeli jesteście lubicie łakocie, to Wam to zasmakuje. Ja właśnie za chwilę jedną se przechwycę w rękę i lecę zobaczyć właśnie, czy już teraz odbiorę, czy muszę po około czwartej wrócić, ale na szczęście teraz widzę, że tutaj mam iść na Channel Street, także idę, to są wszystkie moje zakupy, z Wami się żegnam, oczywiście jak wrócę, to zrobię spaghetti, jak dzieci wrócą, zjedzą, to biorę się za kalendarz, kalendarz Wasz, chociaż w sumie mogłabym teraz, czekajcie. Już biorę ten kalendarz, żeby nie było, że nie widzicie. Proszę bardzo, czego nie otwieraliśmy? Dziewiątka była czy nie? Ja już nie pamiętam, słuchajcie. Była, więc na pewno jest playlista świąteczna, to możecie wbijać u mnie na kanał, tamta playlista będzie w playlistach. Na pewno była hot chocolate, którą już dla Was zrobiłam. Zoom, zoom, zoom. Fokus, nie traćmy się. Więc chyba dziesiątka, co? Czyli dziesiątka, jedenastka. Jeju, aż tyle macie. Ale nie wiem, co będzie. No weź się otwórz. Dobra, uwaga, otwieram. Jedna karteczka. Dobra, od razu otwieramy. Tutaj mamy drugą karteczkę. Druga karteczka i zaraz będę Wam czytać. Dwunastka, czyli dzień wczorajszy. Trzecia karteczka. I dzisiaj trzynasty, urodziny Bazyla, Bazia. Po co tu wchodzisz? No właśnie, też tak myślę, że niepotrzebnie. Złaś. I trzynastka, także wszystkie już tutaj wyjęłam, odkładam kalendarz i zajrzyjmy. Możesz zejść? Daisy, złaś. Uwaga, karteczka numer jeden. Whisper Challenge, świąteczny Whisper Challenge, także będziemy nagrywać z dziećmi w następnej kolejności. Następny dzień, aż się boję. Czyli to było jedenasty, czekajcie, dziesiąty to było jedenasty. Live. 11 powinien nagrać live, czyli na następnej kolejności tuż po Whisper Challenge powinien być live. Kiedy on wypadnie, nie wiem, będzie to niespodzianka, ale mamy live. Może on być przed, może być w trakcie, może być jeszcze nie wiem kiedy, ale będzie. Obiecałam, to będzie. O proszę, Benefit, ale nie wiem co to było. Muszę zajrzeć tam do Benefit. To nie wiem, co to było. To sprawdzimy sobie, jak będę tam w pokoju. Oczywiście, jeżeli chodzi o Benefit, to pod tym filmem bardzo proszę subskrypcja, łapka w górę, udostępnić ten filmik gdziekolwiek z oznaczeniem mnie, bo jak samo jak tylko udostępnicie filmik, to ja Was nie znajdę. Ja nie będę wiedziała, że ktoś coś udostępnił, a oznaczając mnie, ja wtedy widzę, że ten ktoś to wykonał. Oraz na Instagramie, jeżeli macie, to poproszę hashtag vlogmasagi. I wtedy będę wiedziała, że bierzecie udział w tym rozdaniu. Więc to jest to. A tu, ha, jak fajnie, kartki świąteczne dla widzów. To dobrze, że to dzisiaj wylosowałam, to może teraz po drodze, jak będę szła, to może od razu zakupię jakieś kartki świąteczne dla widzów. Z tyłu czytam. Wybrać trzy osoby losowo z komentarzy, do których wyślę kartki świąteczne. I mam tu napisane, aha, już wiem, czyli nie narzucam tutaj osób, w tym, że rozdaniu bierze udział osoba, która będzie zainteresowana. Czyli w opisie, nie w opisie, w komentarzu pod tym filmem poproszę po prostu jeszcze, jeżeli jest osoba, która by chciała ode mnie kartkę świąteczną, to wystarczy napisać, ja chcę i wysłać swój mail, dlatego że poprzez maila skontaktujemy się, jeżeli chodzi o adres, no chyba, że wylosuję dziewczynę, do której adres już mam, bo tak też może być. Więc jeżeli ktoś chciałby karteczkę świąteczną ode mnie, to bardzo proszę w komentarzu pod tym filmem napisać ja chcę, albo ja chcę kartkę, Aga, ja bym chciała kartkę, no cokolwiek, po prostu związanego z kartką, żebym wiedziała, że chce ta osoba kartkę. I ja wtedy z osób, które napiszą ja chcę kartkę, to wylosuję trzy osoby spod tego filmu, do których powędrują karteczki świąteczne ode mnie. Takie oto mamy kartki. Fajnie, bo w klimacie świątecznym. Whisper Challenge, jest Benefit, jest, nie wiem co to było z Benefit, to później Wam powiem. I co? I live.
No, to aż tak bardzo dużo nie straciliście, ja też nie, ale za to więcej do nagrywania, no. Ale cieszę się, bo dobrze, że dzisiaj wylosowałam też kartki. W sumie to było dzisiejsze, bo to była ostatnia kartka. Czyli kartki świąteczne dla widzów, 3 osoby. Piszcie w komentarzach pod tym dokładnie filmem, o co teraz o tym mówię. Ja chcę kartkę i mail. Koniecznie mail do kontaktu w sprawie adresu oczywiście, bo jak mam wysłać kartkę? Ja w takim razie z szpitala. Lecę odebrać przesyłkę, może też Wam później pokażę, co to jest. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. Ta poprzednia, jakby ktoś tam pytał i na coś czekał, to była to przesyłka taka malutka od Mikołaja dla Gracjana. Więc tak to wyglądało, więc po to szłam. A teraz kompletnie nie wiem. Wiem, że czekam na jedną z Polski, taką, której się już nie mogę doczekać i którą się ekscytuję bardzo, 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 bardzo i Wam na pewno o tym powiem i tu i na Insta. I druga to jest współpraca, więc też na nią czekam. Nie wiem, kiedy ona miała przyjść, bo już długo na nią czekam. No, więc lecę. I co? I później robię spaghetti. Nie będę Wam pokazywać, jak robię spaghetti, bo już Wam to pokazywałam chyba z 1500-1900 razy. Robię to w bardzo prosty sposób, ale jestem mega zadowolona z tych drzewek, z tych choinek. Powiedzcie, że nie są przepiękne. Są cudowne i przepięknie pachną. Pachną świętami. Zajdę jeszcze chyba, mam jeszcze dużo czasu, dzisiaj mam wolne. Zajdę właśnie, wykorzystam ten dzionek. Zajdę dzieciaczkom, słuchajcie, po takie maciupeńkie właśnie, o takie bombeczki. Będą mogli sobie sami założyć na swoje choinki i to będą ozdoby w ich pokojach. Ja nie będę ją zdawać jakimiś łańcuchami i czymś, bo tak jak mówię, dzieciaki wiem, że będą siedziały tutaj ze mną na dole. Z nami na dole. Będziemy całą familią siedzieć tutaj na dole. Dobra, myślałam jeszcze o tym sztucznym śniegu właśnie z brokatem. Tak mnie korciło. Ostatnio chciałam na bombki. Zobaczę, zastanowię się, jak będę pamiętała w sklepie. Dobra, to co? To spadam. To trzymajcie się, buziaki. Jeszcze raz, Bazio, buziak dla Ciebie. Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego roczku. I co? I zmykam! Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. No i hejo, hejo. Ja właśnie zdążyłam wrócić, słuchajcie, pokażę Wam od razu, bo tutaj to postawiłam. Zakupiłam takie lustro, które pójdzie gdzieś tutaj na tą ścianę albo nad kominek. Jeszcze nie wiem. Generalnie nad kominkiem to nie bardzo jakby, nie bardzo będę się widziała. Tutaj mam takie wąziutkie, a pomyślałam, że fajnie byłoby mieć właśnie takie większe lustro. I nie wiem, albo gdzieś tu na pustą ścianę, albo tu. Generalnie tutaj właśnie jest dużo pustego miejsca, więc myślę, że gdzieś to tutaj powędruje. A teraz pozwólcie, że przejdę do kuchni. Tak, jeszcze tutaj cały pierdolnik stoi z wcześniej, czyli wszystkie zakupy. Więc może po prostu tu jakoś sobie gdzieś cupnę w wolnym miejscu. I pokażę Wam, co dokupiłam. Poszłam oczywiście na pocztę na darmo. Przeszłam się po to, żeby usłyszeć, słuchajcie, że żebym przyszła po czwartej, bo jeszcze nie wrócił ten tam kolo, wiecie, od przesyłek. Ups. Oopsie daisy. Dobra. Wsadzam Was do szafki, żeby nie było. Muszę. Bo inaczej Wam nic nie będę mogła mówić, bo nie mam jak. Nie mam rąków. Dobra. Jesteście w szafce. Pokażę Wam, co dokupiłam. Więc... mówiłam Wam, że będę potrzebowała łańcuchy na schody, więc dokupiłam. Ja myślę, że z ozdób chyba praktycznie to już u mnie będzie wszystko. Jak to wszystko zawieszę, stado tutaj lampek, słuchajcie, myślę, że to powinno nam wystarczyć. Może coś zbraknie, ale trzeba powiesić to, co jest, żeby wiedzieć, co zbraknie. Taki łańcuch dobrałam, taki biało-srebrno mieniący się. Zamysłem tutaj na schody i poprzeplatam go. Tutaj jeszcze mam taki czerwono-złoty, czyli taki klasyczno-świąteczny. Tu jeszcze bardziej klasyczny, chociaż on mi się bardziej kolorystycznie to kojarzy z elfem. Elf on the Shelf, także taki jeszcze zakupiłam. I jeszcze jeden srebrny, ponieważ ten podobał mi się chyba najbardziej. Taki. Także one będą przeplątane, będą szły przez poręcze tutaj na schodach, więc powinno być cacy. Tu paragony i jeszcze zakupiłam szklanki. Szklanki, które mi się spodobały. W Humbergansie oczywiście. I one są chyba przeznaczone na Irish Coffee, tak mi się wydaje. Bo zawsze taka ta kawa Irish Coffee... Czekajcie. Zawsze ta Irish Coffee jest właśnie podawana w takich szklankach. Nieważne, że tu jest jakiś tam wzór, nie wiem, trochę może i świąteczny, bo
W sumie jakieś koniki, jakaś gwiazdka taka, wiecie, płatek śniegu, ale i tak mi zostaną, także one są takie też trochę walentynkowe. Chodziło mi o kształt na kawę, żeby się fajnie spisały. Także do Irish Coffee, tak mi się wydaje, że to są przeznaczone, chociaż tu pisze, wiecie co pisze? Mulled Wine Glass. No, Mulled Wine. No to będzie Mulled Wine, co za różnica? To się wypije i to się wypije. I wzięłam dwie na razie. Także takie dwie szklaneczki, one były po 69 pi, ale nie mają żadnego tego do opakowania, więc chcąc kupić więcej sztuk, bałam się, że nie doniosę ich do domu. Dalej w funciaku, bo tu już mam chyba rzeczy z funciaka i jedną z lumpa. Z funciaku, słuchajcie, zakupiłam, ale będzie holi. Baterie, zapas baterii, bo baterie, wszystko wiecie, że mam na światełka, na baterie. Światełka, zakupiłam takie, czekajcie, coś nie spadło. Zakupiłam takie światełka w postaci gwiazdek. Takich płatków śniegu w sumie bardziej niż gwiazdek. Także była promocja 3 za 2, czyli 3 za 2 funty. O, żeby nie mylić, że bierzecie 3, kupujecie i trzecia jest za free. Nie. 3 za 2, a gdzie jest trzecia? Jest. 3 za 2, czyli po prostu zamiast 3 funty zapłaciłam 2 funty za te 3 światełka. O to chodzi. Bo wzięłam 3 takie same. Także to są małe, bo to jest 8 tylko tych śnieżek. Ja bardziej z zamysłem do łazienek. Także zobaczę, co wymyślę. Kolejne baterie, bo tak jak mówię, baterii paluszków zawsze jest, wiecie, niedostatek. I rzecz ostatnia, jaką znalazłam w lumpie. Zaszłam, słuchajcie, do lumpa. Zobaczcie, tak wyglądają ceny. I takie gwiazdy kupiłam. Gwiazdy kupiłam. Takie dzwoneczki, nie gwiazdy. To gwiazdy już widzę, widzicie. No, także takie dzwoneczki. Wydaje mi się, że są bardzo ładne. Ja z zamysłem przyklejenia ich, przyczepienia ich na drzwi tutaj wejściowe, czyli tutaj od klatki schodowej, wiecie, na moje oczywiście drzwi wejściowe, nie schodowej. Nie. Całej klatki nie będę ozdabiać, no co wy. Czekajcie, bo tak przykleili tą scenę, że pewnie scenę będę musiała przykleić. Nie no, żartuję, ja sobie, o, dobra, odchodzi ładnie, super. Także za funta, słuchajcie, taka ozdoba na drzwi, super. Jeszcze były czerwone, ale te miały więcej uroku. I to wszystko, słuchajcie. Teraz biorę się już za jedzenie, bo jest godzina trzecia, 15 po trzeciej kończy Oli, więc będzie około w pół do czwartej, a po czwartej ja muszę lecieć tutaj z powrotem na pocztę, potem przesyłkę, więc akurat jestem wyrobiona w czasie. Także układam wszystko, biorę się za apu i odezwę się do Was już całkiem później. Może Wam właśnie pokażę lub powiem, co przyszło w przesyłce. No, jeszcze raz przypominam, że bluza jest z Primarka za piątaka. Są jeszcze dostępne, jakby co. Także do usłyszenia.